Przemija bowiem postać tego świata. To fragment z drugiego dzisiejszego czytania, a cała liturgia słowa opiera się na czytaniach z poprzedniej niedzieli. Po sobotniej wiadomości o śmierci naszego współbrata, ojca Romana, pomyślałem, że właśnie te czytania bardzo dobrze obrazują jego życie i dlatego na nich pragnę oprzeć nasze żałobne rozważanie. Ekscelencjo, drogi księże arcybiskupie Mieczysławie, metropolito lwowski, w którego archidiecezji przez prawie 6 ostatnich lat pracował ojciec Roman, ojcze Sławomirze, dyrektorze Wydziału Duszpasterskiego Metropolitalnej Kurii Lwowskiej. Drodzy współbracia w Karmelu, na czele z ojcem Zbigniewem, wikariuszem prowincji, kochane siostry z różnych zgromadzeń zakonnych, siostro Sylwio, prowincjalna, siostro Żebniczek, siostro Agnieszko, delegatko Matki Generalnej naszych sióstr karmelitanek, drodzy siostry i bracia, przyjaciele zmarłego, droga delegacjo Szpitala Specjalistycznego imieniem Józefa Dietla, na czele z dyrektorem szpitala, panem ministrem Andrzejem, nasi parafianie, goście, wśród których jest kilkoro przedstawicieli z Ukrainy, z sąsiadowic, a moje i nasze szczególne przywitanie, pozdrowienie i wyrazy solidarności w modlitwie kieruję do rodziny ojca Romana, szczególnie do brata Jana. Święty Paweł Apostoł mówi dzisiaj do nas: mówię wam, bracia, czas jest krótki. Tak, to nie było długie życie, chociaż każde życie ma swoją miarę w tym, jak pięknie je przeżywamy. I mogę nie tylko jako prowincjał, ale przede wszystkim jako jego współbrat z nowicjatu, a potem współbrat w prowincji świętego Józefa, z całym przekonaniem powiedzieć: Romek nie doczekał nawet 60, ale przeżywał swoje życie pięknie. To życie rozpoczęło się w Wejherowie na kaszubskiej ziemi 21 kwietnia 1961 roku. Tam też w kolegiacie wejherowskiej miesiąc po urodzeniu zostaje przez sakrament chrztu włączony do wspólnoty chrześcijańskiej. Tam też przystępuje do pierwszej komunii świętej i otrzymał tam sakrament bierzmowania. Tam też nieustannie powracał. Najpierw do swoich kochanych rodziców, dzisiaj już zmarłych, do swojego brata, do rodziny, ale też i do tej rodzinnej parafii, w której bardzo często pomagał w duszpasterstwie. Tam też zostanie, jak powiedział mi proboszcz kolegiaty wejherowskiej, ksiądz prałat Tadeusz, odprawiona w przyszłym tygodniu msza święta żałobna dla rodziny i dla tych, którzy go znali. W Wejherowie ukończył zasadniczą szkołę samochodową i podjął pracę, jednocześnie uczęszczając do wieczorowego technikum mechaniczno-elektrycznego w Gdańsku. Kiełkowało w nim powołanie kapłańskie, ale przede wszystkim powołanie zakonne. Dokładnie w najbliższy piątek byłaby 38. rocznica, kiedy poznaliśmy się tutaj w tym klasztorze, kiedy przyjechaliśmy na rekolekcje powołaniowe prowadzone przez obecnego tutaj naszego późniejszego prowincjała, ojca Piotra Spilera. On przyjechał z Wejherowa, ja z Gdańska, a pamiętam dokładnie ten dzień, ponieważ był on związany ze śmiercią świętej pamięci brata Stanisława Rzepki, który jako pierwszy został pochowany w naszym grobowcu na Batowicach. Myśmy wówczas uczestniczyli w jego pogrzebie i po 38 latach Romek dołączy do tych współbraci, którzy tam na Batowicach spoczywają.
Tego roku, to jest 1983, wstępuje do naszego zakonu. Mało kto wie o tym, ale Romek początkowo myślał o innym zakonie. Wybór padł jednak na zakon karmelitański ze względu na charyzmat maryjny i szkapiarz święty, związany z obietnicą, że ona sama, Maryja, przyjdzie po człowieka, który za życia pobożnie nosił szkapiarz święty, aby w sobotę wyprowadzić go z czyśćca i wprowadzić do nieba. I jak wierzymy, przyszła po niego w ubiegłą sobotę, a bracia na jego trumnę położyli ten żałobny szkaplerz, używany już przez tyle wieków przez nas i przez arcybractwo szkaplerza świętego. Wówczas w 1983 roku w napisanym własnoręcznie życiorysie i podaniu do ówczesnego prowincjała ojca Łukasza Semika napisał: idąc za głosem Chrystusa Pana, zapragnąłem Jemu oddać wszystko i żyć dla Niego. Niepokalana Matka sprawiła, że pragnę służyć Bogu w zakonie karmelitańskim. We wrześniu rozpoczyna życie zakonne w oborach. 15 września 1984 roku składa pierwsze śluby zakonne i tu w Krakowie rozpoczyna studia w seminarium ojców franciszkanów konwentualnych. 19 marca 1989 roku składa śluby wieczyste, a następnie 27 maja tego roku otrzymuje święcenia diakonatu, a po roku 23 czerwca 1990 roku otrzymuje święcenia prezbiteratu. Na swoim obrazku prymicyjnym napisał: przez niepokalane i bolesne serce Maryi do boskiego serca Jezusa. Tak, przez całe życie kapłańskie ta sentencja go prowadziła, a żeby o niej nie zapomniał, nosił ten obrazek w swoim kapłańskim brewiarzu, który kilka dni temu znalazłem w sąsiadowicach. Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii do apostołów. I zaznacza święty Marek, a natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Dokładnie tak zrobił. Dokładnie takie było jego kapłańskie życie. Dla Boga i dla ludzi. W każdym miejscu i w każdym czasie. Zaraz po święceniach przełożeni kierują go na studia do Rzymu, studia z duchowości. Ale Romek nie chciał studiować. Bardziej widział się w pracy z ludźmi od zaraz. Dlatego po roku powraca do Polski, najpierw do Obór jako socjusz magistra nowicjatu, potem Kraków, gdzie pełni obowiązki katechety, potem Wola Głowska, gdzie oprócz pracy w seminarium, w sanktuarium Matki Bożej Żołnierzy Września, jest też bardzo cenionym spowiednikiem naszych obecnych tutaj sióstr karmelitanek Instytutu Naszej Pani z Góry Karmelu. A potem jest Ukraina i praca we Włodzimierzu Wołyńskim. Po powrocie z w 2000 roku zostaje magistrem nowicjatu w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Po 6 latach wraca do Woli Głoskiej, potem znowu powraca do Krakowa na następne 6 lat, gdzie tutaj był ojcem duchownym w seminarium i kapelanem szpitala mieszczącego się na terenie naszej parafii. Tego szpitala, w którym przyszło mu przebywać przez ostatni miesiąc swojego życia. Po jego śmierci otrzymaliśmy wiele przepięknych świadectw od osób zakonnych, od osób świeckich, od byłych chorych, od personelu medycznego,
Podobno również bardzo dużo tych świadectw jest na Facebooku. Myślę, że to, co jeszcze wczoraj powiedziała mi pani doktor Agata, najtrafniej określa i streszcza te wszystkie świadectwa. A powiedziała, z pokorą pochylał się nad chorymi i nad personelem. Kochani, można się dziwić, że czasem ojciec Roman pozostawał nie tylko długi czas na jakiejś placówce, ale też i kilka razy było tak, że na jakiejś placówce pozostawał bardzo krótko i zaraz był posyłany dalej. Dlaczego? Bo zawsze był gotowy iść tam, gdzie przełożeni go posyłali. Kiedy wszedłem do jego pokoju po moim wyborze na prowincjała w 2015 roku, powiedział do mnie, wiem, po co przyszedłeś. Czułem to, że mam iść na Ukrainę. Powiedziałem do niego, słuchaj, chciałbym, abyś najpierw pojechał do sąsiadowic i zobaczył, jak tam jest, i dopiero potem się zdecydował. Odpowiedział, nie. Jeżeli prowincjał sobie tego życzy, to jadę. Taki był. Szedł tam, gdzie była potrzeba, tam, gdzie był wzywany, czasami tam, gdzie inni iść nie chcieli. Siostry i bracia, Pan Jezus, zanim powołał apostołów, wołał nad Jeziorem Galilejskim, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Można powiedzieć z całym przekonaniem, umarł święty, ale nie człowiek bezgrzeszny. On często, bardzo często się spowiadał, bardzo często dbał o to, aby mieć czyste serce. Zawsze. I dlatego się bardzo często spowiadał. Z całych sił dążył do tej świętości. W nawracaniu się pomagała mu modlitwa. Bardzo dużo się modlił. Chyba ze 2 lata temu powiedział mi, gdyby nie nasz charyzmat maryjny, ja mógłbym iść do Kamedułów, bo tam jest bardzo dużo modlitwy. W kaplicy był pierwszym z nas. Wieczorem, kiedy wszedłem do kaplicy, on tam jeszcze był. Bardzo się cieszył, kiedy została ukończona kaplica domowa w sąsiadowicach, bo miał bliżej do Pana Jezusa, można powiedzieć prawie przez ścianę. Codziennie rano, po modlitwie biurewiarzowej, kiedy szliśmy na śniadanie, on albo zostawał w kaplicy, albo szedł do kościoła i odprawiał drogę krzyżową. Podkreślam, każdego dnia. Te ostatnie prawie 6 lat to posługa w sanktuarium, świętej Anny. Tam był proboszczem, przełożonym wspólnoty, a kiedy obecny tu ksiądz arcybiskup Mieczysław swoim dekretem ogłosił sąsiadowice sanktuarium świętej Anny, a ojciec generał erygował klasztor, został pierwszym kustoszem tego miejsca i pierwszym przeorem. Każdego dnia był wpatrzony, jak napisał ojciec Mariusz, wizerunek świętej Anny. Umiłował sobie ten wybrany przez Boga skrawek dawnej polskiej ziemi. Był ojcem dla katolików, mieszkańców tej małej ukraińskiej wioseczki. Jak biblijny Jonasz z dzisiejszego pierwszego czytania szedł i wołał o nawrócenie, o chodzenie do kościoła, o piękne życie. Podejmował wiele inicjatyw modlitewnych i duszpasterskich, aby rozpalać entuzjazm wiary tamtejszych parafian oraz odbudowywać tak bardzo zniszczone przez historię wzgórze świętej Anny. Kiedy w zeszłą niedzielę
Mówiłem tam kazanie po śmierci ojca Romana. Cały kościół dosłownie tonął we łzach. Można by powiedzieć o to, jak go kochali tam. Ale on kochał też ich. Dzisiaj zewnętrznym wyrazem obecności parafian z Sąsiadowic i z Dąbrówki, którzy przecież nie mogli tutaj przybyć ze względu na obostrzenia na granicę, zewnętrznym wyrazem ich miłości są wieńce stojące przy trumnie, ale przede wszystkim jest udział we mszy świętej, która zostanie odprawiona w najbliższy piątek w Sąsiadowicach pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda i przyjęcie komunii świętej. W zeszły poniedziałek na mój apel parafia pięknie odpowiedziała i bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, można powiedzieć, wszyscy ci, którzy byli, przyszli do spowiedzi świętej. W przyszłą niedzielę zostanie też odprawiona msza święta w jego intencji w drugiej parafii w Dąbrówce. Warto też zaznaczyć, że odził ducha misyjnego w tych miejscach, w których głosił w Polsce rekolekcje, przypominając słuchaczom, że niedaleko granic naszej ojczyzny są nasi rodacy, którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Właśnie, potrzebują pomocy i wsparcia. Czasem delikatnie hamowaliśmy jego zapędy charytatywne. Mówił, ale ja nie potrafię nikomu odmówić. Nikt, kto potrzebował wsparcia, nie odszedł z niczym. Sam niewiele posiadał, albo prawie nic. Kiedy po przyjeździe do Polski, do szpitala, prosiłem, aby bracia zakupili mu potrzebne rzeczy, odmówił, prawie nic nie wziął, mówiąc, że to przyda się innym. Nie rozumiałem tego wówczas, a nawet przyznam, że byłem trochę zły. Teraz już wiem. To był jego styl życia. Żyć w totalnym ubóstwie. Myślał jeszcze o powrocie do Sąsiadowic, Dąbrówki. Jeszcze na początku tygodnia przypominał mi, abym zrobił zdjęcia szopki, bo on je wklei do kroniki po swoim powrocie. A jednak Bóg chciał inaczej. Koniec jego życia to cierpienie. Jeszcze przed czwartą niedzielą Adwentu odwiedziliśmy we Lwowie księdza arcybiskupa. Na zakończenie tej wizyty ksiądz arcybiskup nam pobłogosławił, ale nie tylko nam, ale również wspólnocie zakonnej i całej parafii na zbliżające się święta. Niebawem jednak rozpoczęła się jego ostatnia droga krzyżowa. Jakże inna od tych wszystkich, które odprawiał poprzez ostatnie kilkadziesiąt lat. Droga krzyżowa jego własnego cierpienia. Najpierw szpital w Starym Samborze, potem we Lwowie, gdzie ksiądz biskup Edward Kawa sam przyniósł mu Pana Jezusa. Potem krótki pobyt w klasztorze w Sąsiadowicach. Nie miał wówczas już siły uczestniczyć w pasterce, modlić się z nami, ale przyszedł do każdego z nas we wspólnocie, aby połamać się opłatkiem. A potem szpital, tutaj dwie ulice stąd. Cierpiał. Jeszcze w czwartek powiedział mi, wszystko mnie boli, ale trudno. Widocznie tak ma być. Z wielką pokorą znosił to cierpienie. Zakończył swoje ziemskie życie w szpitalu w Prokocimiu. Pozostawił nas w bólu. Tak, w bólu. Bo po ludzku patrząc, to jest dla nas wszystkich bardzo ciężkie doświadczenie. Ale mimo pustki, którą odczuwamy,
łez, które są wyrazem naszej głębokiej relacji, jaka nas z Nim łączyła, chcemy patrzeć po Bożemu. Wierzymy, że odszedł do nieba i mamy ufność, że przed obliczem Jezusa Chrystusa, obok Maryi, będzie się wstawiał za nami, byśmy byli oddani Bogu i wrażliwi na drugiego człowieka. Amen.